Radio Wnet, www.wnet.fm. W studiu Poranka Wnet szybka zmiana, 7.34, szybka zmiana, bo każdy gdzieś się spieszy, niektórzy się spieszą nawet w to samo miejsce. Paweł Rabiej, Nowoczesna, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Kandydat na zastępcę prezydenta Warszawy, oglądał pan wczorajszy mecz? Oglądałem, tak, oglądałem w strefie kibica na Woli, oglądałem z przykrością, ze smutkiem oglądałem, muszę powiedzieć, że trochę miałem takie poczucie, że ten mundial to jest taki pojedynek tłustych kotów z chudymi kotami, tych, które są wygłodniałe, które chcą sukcesu i tych, którzy no tak trochę mniej chcą tego sukcesu i niestety nasza drużyna była po tej drugiej stronie. No, słabe to zabrakło było. Wiary zabrakło i woli. Ja trochę mam wrażenie, że nie wiem, czy to nie jest tak czasem, że nasi piłkarze teraz bardziej koncentrują się, chociaż każdy z nich oczywiście osiągnął mistrzostwo indywidualne, jest świetnym graczem, zabrakło trochę ducha zespołowego. Nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że oni koncentrują się teraz już na kontraktach, na reklamach, na tym, czy mają ładnie nażelowane włosy, a nie na tym, że trzeba wygrać po prostu. A jak się chce wygrać, trzeba się koncentrować na tym, żeby wygrać. Może zapatrzyli się w Rafała Trzaskowskiego. Nie, nie, nie. Jeśli już to jako pozytywny przykład mogliby się zapatrzeć, dlatego że po naszej stronie woli walki, energii nie brakuje i będzie ona jeszcze większa. Natomiast mam wrażenie, no i przede wszystkim zespołu i grania drużynowego, co jest, czego jestem świetnym dowodem, bo przecież razem z Rafałem tutaj gramy w... Jeszcze nie zaczęliśmy tego meczu oczywiście. Natomiast przykro było na to patrzeć, tak podsumowując. To zostawmy mundial, bo on się dla nas niestety kończy. Ostatni mecz, jak już myśmy mogli powiedzieć, w czwartek z Japonią i to tyle naszej przygody z mundialem. Może Euro 2020 to będzie nasz turniej. No dobrze, Rafał Trzaskowski nie jest jak polska reprezentacja, nie jest dobrze ufryzowany, nie jest pewien zwycięstwa i nie jest faworytem. Tak? Jest faworytem, jest... Znaczy nigdy i nie należy ładnie być... wygląda. Znaczy nigdy nie należy być pewnym zwycięstwa. To jest, myślę, podstawowe założenie. Trzeba chcieć wygrać i my zdecydowanie chcemy wygrać w Warszawie. Warszawa potrzebuje zmian, Warszawa potrzebuje na pewno dobrego gospodarza, więc no, mamy tutaj tą determinację, która jest niezbędna do tego, żeby to osiągnąć. Kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, powiedział pan, że nie będzie jak Żwirek i Muchomorek chodził razem z Rafałem Trzaskowskim. Coś się zmieniło chyba, bo ta niekampania staje się coraz trudniejsza dla Rafała Trzaskowskiego i już państwo chodzicie razem na spotkania. No gdzie niegdzie chodzimy razem, gdzie niegdzie chodzimy osobno. Częściej ostatnio, czy jest pan teraz wsparciem dla kandydata Platformy? No, zawsze tak sobie swoją rolę wyobrażałem, że będę wsparciem dla Rafała Trzaskowskiego, naszego kandydata na prezydenta Warszawy. Tak postrzegam rolę swoją w tej koalicji. A to jest tak, że pan minister Rafał Trzaskowski sobie po prostu nie radzi? Nie, no radzi sobie dobrze. Jeszcze nie ma kampanii w ogóle. My tutaj mówimy o jakimś... Znaczy jeszcze się mecz nie zaczął, nie kampania, należy oceniać. Kampania trwa, panie ministrze, no dobrze pan o tym wie. Nie, no to jest tak, że ja wiem, że wszyscy tutaj uważają, że to jest już pełna kampania, ale jednak myśmy przyjęli takie założenie, żeby trzymać energię na moment, kiedy zostanie ogłoszona kampania wyborcza, bo zresztą tak jest uczciwiej też, to znaczy uważam, że nie należy na tym etapie iść za daleko w obietnice. Traktujmy po prostu poważnie Państwową Komisję Wyborczą, przepisy, jednak nie rozpędzamy tej kampanii, zanim się nie zacznie. No dobrze, to jak ta prekampania, czy nie kampania, jak pan ocenia jej stan teraz, ten kilka miesięcy trwania? No my robimy swoje. Tracimy się. Nie tracimy pole, wręcz przeciwnie. Spotykamy się z warszawiakami, budujemy zaplecze, budujemy pole. Moja babcia miała taką trafne przysłowie, że ten, kto dużo ryczy, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, więc my robimy swoje po prostu. Spotykamy się z warszawiakami, przygotowujemy się do kampanii. I dobrze pan ocenia te spotkania Rafała Trzaskowskiego. No ostatnio słynna ławka Rafała na Wilanowie. Mało chętnych. Trzeba było się uciekać do rozmowy z działaczem partyjnym. A na spotkaniach z Patrykiem Jakim osób dużo i konkrety. A tutaj mówimy o korkach i pan kandydat na prezydenta mówi, że trzeba o korkach rozmawiać. Żadnej konkretnej
propozycji nie ma. No, po pierwsze, na naszych spotkaniach też jest mnóstwo osób. Na Ursynowie na czwartek było bardzo dużo ludzi. Na ławeczce trudno, żeby się zmieściło więcej niż jedna czy dwie osoby. Także no, ale to też trudno robić zarzut z tego, że kilku siedzimy chętnych, na ławeczce. Szczególnie w Wilanowie mogłoby się znaleźć, a tam nawet jednego chętnego nie było, który by zasiadł na początek, tak żeby jedna z telewizji mogła zrobić materiał. To chyba trochę kompromitujące. Nie, no ławka w ogóle jest taką trudną formułą. Ja wiem, bo w tamtym roku sam prowadziłem ławkę. Ludzie mają trochę... Ławka to jest jednak takie spotkanie jeden na jeden, tak? Trzeba się przysiąść, trzeba rozmawiać. To nie każdy ma taką... Czyli nie wypał. Nie, to nie jest nie wypał. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebne, dlatego że to jest troszkę jak konfesjonał, ta ławka, tak naprawdę. Można naprawdę intymnie posłuchać o różnych kwestiach. I akurat trochę się nie dziwię... Tylko, że w konfesjonale nie ma kamer i telewizji dookoła. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. To znaczy, akurat uważam, że... I prosiliśmy zresztą telewizje, które są obecne przy tej ławce, żeby po prostu też nie przesadzały, bo ludzie chcą wtedy mieć taki moment intymności. Często mówią zresztą o takich kwestiach, które są dla nich bardzo osobiste, więc naprawdę ja bym tej ławki nie skreślał, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Czyli będzie to ten pomysł kampanijny? Do początku, myślę, że do początku kampanii wyborczej powinna być kontynuowana, natomiast też nie zabraknie konkretów. Oczywiście, że o korkach trzeba rozmawiać, o innych rzeczach też. A to może warto mieć propozycję, czy przychodzi kandydat i warto, ale żeby coś miał na stole. Ale jeszcze kampanii, naprawdę. Ale są kandydaci. Ale ja wiem. I chyba warto, żeby mieli jakieś pomysły. No, ale pomysłów mamy bardzo dużo. Te pomysły zostaną przedstawione. Natomiast ja bym radził Pan poseł Trzaskowski ich jakoś nie werbalizuje. Ja bym radził kontrkandydatowi, żeby zanim jakiś pomysł przedstawi, to trochę sobie poczytał, bo najprawdopodobniej ma jednak słabych ludzi u siebie w sztabie, skoro nie wie, ile mieszkań zbudowano w Warszawie, skoro nie wie, ile mostów mamy w Warszawie i ile się w tej chwili buduje, skoro nie wie wielu innych rzeczy. Co usta otworzy, to po prostu tam jest jakiś niewypał i nieznajomość miasta. Ale nie. Naprawdę warto się... Nie. Ja to bardzo, bardzo konkretnie śledzę, więc i zresztą też nie mam obaw, żeby i żadnych powodów, żeby o tym nie mówić. Jak coś obiecujemy warszawiakom, to najpierw sprawdźmy, co jest. Jeżeli się obiecuje, że urzędy będą otwarte dłużej, będą przyjmowały i urzędnicy będą załatwiali sprawy ludzi w domach, no to najpierw sprawdźmy, że ratusz to już robi. W tej chwili tak jest. Nie znam godziny działania ratusza, ale no, wydaje mi się, że... Jaki też nie zna i opowiada po prostu... Wydaje mi się, że... Rzeczy, które na już pewno mogły być jeszcze bardziej elastyczne, bo życie w Warszawie jest szybkie i wymaga tego, żeby czasami pójść do urzędu na przykład w no sobotę okay, również. Idąc za tym, to w takim razie zostawmy handel w niedzielę, bo życie w Warszawie jest elastyczne i dlaczego w takim razie rząd nam zlikwidował handel w niedzielę? No to jakby trzymając się tego całkowicie tylko się... w co drugą, panie ministrze. A po drugie to jest ręka wyciągnięta wobec tych, którzy pracują. Będę się trzymał tego. Niech nasz kontrkandydat się lepiej przygotuje naprawdę, dlatego że no po prostu warszawiacy się nie dadzą na bezna plewy, to jest jedna, a po drugie, jak się coś obiecuje, to trzeba wiedzieć, co jest już w tej chwili w mieście. Pana zdaniem Rafał Trzaskowski z całą masą swoich gaw, takich w ogóle, których nikt się po nim nie spodziewał. Mówienie się nie zna dzielnic Warszawy, mówienie, że nie ma się wizji Warszawy. Jak może być kandydat, który przychodzi na spotkanie i mówi, ja właściwie nie wiem, jaka ma być Warszawa? No przecież to jest kompromitacja. Nie, my doskonale wiemy, jaka ma być Warszawa. Mamy dostęp, to dlaczego tak powiedział? Mamy bardzo dobrze. Ja uważam, że kandydat, osoba, która chce być gospodarzem Warszawy, musi wykazać wobec Warszawy i warszawiaków pokorę. Tej pokory nie widzę u naszego kontrkandydata. Tę pokorę widzę w Rafale Trzaskowskim, dlatego że to jest miasto duże, skomplikowane do zarządzania. I miasto, które trzeba traktować z szacunkiem, a nie przychodzić tutaj, wygłaszać swoje kazania i generalnie mówić, że pozjadało się wszystkie rozumy i ma się odpowiedź na każdą. Zgłasza się propozycje, a nie przychodzi. Ale jakie propozycje? No chociażby kolejne mosty w Warszawie. To jest zła propozycja? Ale dobra przecież propozycja. Warszawa buduje mosty. O czym my w ogóle mówimy? No, ale ja nie widzę żadnej budowy. Czasami chodzę. Bulwary się budują, ale nie, mostów nowych pierwsze, nie widzę. Jest pozwolenie na budowę tej kładki pieszej, która jest pomiędzy Starym Miastem a Pragą. Pierwsza sprawa, most pieszo-rowerowy. Buduje się most na obwodnicy południowej. W planie rozwoju Warszawy są kolejne miasta. Nie. Ja naprawdę radziłbym kontrkandydatowi, niech sobie poczyta. Południowa się buduje, jak pan minister dobrze wie, od kilku lat, a nawet kilkudziesięciu lat i cały czas nie możemy jej skończyć. No, ale jeśli, i nie ma tam koparek, nie ma tam pogłębiarek, nie ma tam dzików, które stawiają słupy. Jeśli pan redaktor mi powie, że pan minister Jaki przyjdzie i zbuduje most w ciągu pół roku w Warszawie, to są to po prostu opowieści
Nie, ale nie chodzi o w pół roku, bo nikt tego nie zrobi w pół roku. Dlatego... Tylko ktoś mówi, że wybuduje dwie przeprawy, a ktoś mówi, że w tym wypadku minister Trzaskowski mówi, że nie postawi żadnej, bo nie ma takiej potrzeby. Tak powiedział. Nie, absolutnie czegoś takiego nie powiedział. To, że pan minister Jaki mówi, że coś zbuduje, to jeszcze z tego nie wynika, że cokolwiek zbuduje. Po prostu mówi. Tak samo jak mówi o innych rzeczach typu mieszkania. Często mówi bez sensu i bez ładu. No dobrze, to... Ta kolejne przeprawy w Warszawie będą, bo jeśli się patrzy na inne stolice, to tych przepraw mamy troszkę za mało. Są potrzebne ewidentnie. To znaczy, są w planach już w tej chwili miasta Warszawy. Trzeba sięgnąć do... Pan poseł Trzaskowski też o tym już wie. Warszawy 2030. Kiedy mnie pytano, ile jest mostów w Warszawie, bo takie podchwytliwe pytanie dostałem w tej prekampanii już dawno temu, powiedziałem o dwa za mało. Tak samo jak uważam, że trzeba myśleć nie o trzeciej linii metra. Czyli zgadza pan się z Patrykiem Jakim, że trzeba budować dwa mosty? To nie Patryk Jaki wymyślił, byśmy to od dawna mówili i po prostu... Pan poseł Trzaskowski powiedział, że nie potrzeba. No to nie wiem, jak państwo mówiliście, skoro nie ma wspólnej wersji, panie ministrze. Jest wspólna wersja, będą budowane mosty. Sprawa całkowicie ewidentna. Znowu odwołam się do tego, żeby nie wciskać nas w komisja weryfikacyjna. Opowieści. Pan minister zrezygnuje ze zasiadania w tej komisji? Ja mam spory dylemat, tak jak mówiłem, on polega na jednej rzeczy. Chciałbym, żeby komisja weryfikacyjna nie została wciągnięta w bieżącą kampanię wyborczą i takie mam oczekiwanie i wobec siebie. Ja staram się... Przecież nie ma kampanii. Ale zaraz się zacznie. I takie mam oczekiwanie wobec siebie i takie mam oczekiwanie wobec wszystkich członków komisji, w szczególności wobec przewodniczącego. Ach, wcale mnie to nie dziwi, że w szczególności wobec przewodniczącego. Mówił pan jeszcze, zanim Prawo i Sprawiedliwość wskazało swojego kandydata, wskazało na Patryka Jakiego, że chciałby pan, żeby to był właśnie Patryk Jaki, bo to jest osoba, która coś dla Warszawy zrobiła. Wiele osób uważa, że zrobiła dużo, bo ruszyła jedną z najważniejszych spraw, czyli aferę reprywatyzacyjną w stolicy Polski. A co dla Warszawy zrobił Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski dla Warszawy zrobi wiele, kiedy zostanie prezydentem Warszawy. Ale już dał się czymś poznać w naszym mieście? Oczywiście jest warszawiakiem, który był ministrem cyfryzacji, był wiceministrem spraw zagranicznych. To są bardzo ważne funkcje. Był europosłem. Ale do chwili nominacji czymś się wsławił? Nie. Stanowczo sprzeciwiam się tego rodzaju retoryce i narracji. Jeżeli człowiek robi w działce politycznej odpowiedzialnie takie rzeczy, jak właśnie bycie wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialnym za relacje z Unią Europejską, a więc za wykonanie chociażby budżetu unijnego, to trzeba to po prostu uszanować. I w tej kampanii będzie decydowała i wizja co do tego, i to, kto będzie dobrym gospodarzem dla Warszawy, kto jest po prostu odpowiedzialny. Jakie warszawskie CV ma pan Rafał Trzaskowski? Patryk, jaki wiemy, jakie ma? No jakie ma to warszawskie CV, bo ja jestem bardzo ciekaw. Mieszkał w Opolu, zniszczył Opole generalnie swoimi układami. Sam pan minister podkreślił, że ma zasługi. Przecież ja, to nie są moje... Oczywiście, że tak. Ja uważam, że jeśli chodzi... Nie udało mi się od pana ministra usłyszeć, nie. Powiedziałem bardzo dla Warszawy bardzo konkretne zasługi wynikają z tego, że jak ktoś jest wiceministrem spraw zagranicznych, to zarazem załatwia bardzo dużo dla naszej stolicy, jaką jest Warszawa. No dobrze, przyjmijmy taką odpowiedź. Jan Śpiew będzie kandydatem Lewicy na prezydenta Warszawy. Albo nie będzie, bo tego nie wiemy jeszcze. Wszystko na to wskazuje, że będzie. Jan Śpiewak, który dla Warszawy też coś tam zrobił, szczególnie w ramach wyjaśnień. No trochę pokrzyczał rzeczywiście, tak. No tak, być może czasami ten krzyk był na tyle alarmujący, że aż się udało komisję weryfikacyjną powołać i ruszyć temat reprywatyzacji. Jak pan ocenia? Czy nie jest pan w ogóle bliżej do Jana Śpiewaka niż do Rafała Trzaskowskiego? No, ja oczywiście doceniam to, że Jan Śpiewak, jak wielu zresztą aktywistów miejskich w przeszłości, zwracało uwagę na różne kwestie. Słuchamy bardzo uważnie tego, co ruchy miejskie w tej chwili mówią o potrzebach Warszawy. Właśnie to jest taki element tego mówienia i patrzenia z pokorą na miasto, o którym mówię. No, czy zostanie nominowany? Zobaczymy. Na pewno będziemy uważnie słuchali, co mówi zaplecze, którego poprze. I na pewno włączymy te postulaty, które głosi do swojego programu. Będą państwo wiarygodni? Oczywiście. Z Rafałem Trzaskowskim, z Platformą Obywatelską. A w zasadzie, czy w ratuszu działa mafia reprywatyzacyjna, pana zdaniem? To jak pan ocenia?
No, oczywiście, że działała do momentu, kiedy pan Jakub R. nie został, znaczy nie poszedł sobie stamtąd, natomiast jakby... Kto za nią odpowiada? No, ta mafia została zainstalowana w ratuszu za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, dlatego, że to on zatrudnił pan minister pana... mówi to poważnie? Tak. No, trzeba jednak prześledzić historię. Jak wyglądała reprywatyzacja? Ile było, ile budynków zwrócono z zawentury Lecha Kaczyńskiego? Ale pytanie jest takie, kiedy ci urzędnicy tam zostali, że tak powiem, zatrudnieni. I olbrzymie pretensje do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, że zaufała tym osobom, zamiast ich kontrolować i zwolnić. I tu popełniła olbrzymi błąd naturalnie. Natomiast czy działała? No, działała tam mafia urzędnicza, ewidentnie. Ale co do tego nie ma wątpliwości. Kiedy działała, bo... Czy fakt, że ktoś kogoś zatrudnił, mimo że ta osoba wtedy nie robiła przestępstw, chyba nie jest złe. Czy, nie wiem, czy pan minister do końca w zgodzie z logiką. Jestem w zgodzie z logiką. Dużo wiemy teraz już o reprywatyzacji. Wiemy, jak ten mechanizm wyglądał. No, ktoś tym osobom zawierzył. Tak? Ale niestety coś potem złego z tego wyszło. Kiedy działy się złe rzeczy? Złe rzeczy działy się w zasadzie od początku lat 90. niestety. One nabrały dynamiki pod koniec 2008-2010. Oczywiście wtedy czyli było już... najwięcej zwrotów, no bo ta grupa się rozkręciła. To wynikało z różnych czynników. No to tutaj nie wolno to się upraszczać. Kiedy? Bo no ja dobrze pamiętam, Lech Kaczyński władał w stolicy w latach 2004-2005-2003, jakoś dwa lata to były, 2003-2005, afera naprawdę się rozkręciła 2008-2012 za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, trudno zaprzeczyć, że te osoby, które ją rozkręciły, to są osoby, które zostały zatrudnione właśnie wtedy za tej prezydentury. To jest ale jedno. Czy wtedy dokonywały przestępstw? Powiedzmy, że może się przyczaiły wtedy, natomiast rzeczywiście czyli nie było przestępstw wtedy? Znaczy, to nie jest tak, że nie było przestępstw. Przecież też przesłuchiwaliśmy wiceprezydenta Kochalskiego, za którego czasów była zwrócona kamienica, w której mieszkała Jolanta Brzeska. Więc to jest tak, że ja bym tutaj akurat dość oszczędnie przydzielał tę winę. Ona jest po stronie i pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, i po stronie urzędników, ale przede wszystkim po stronie osób, które wyłudzały te nieruchomości. Znaczy, ja myślę, że to jest taki Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała wprost, że w ratuszu działała grupa przestępstwa, działała mafia, więc no chyba... Tak, oczywiście, że tak, naturalnie. I teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby tego rodzaju patologie nie powstawały ponownie. I pana zdaniem Platforma, która dopuści, jak już ustaliliśmy, przeprowadzała w zasadzie za jej rządów ta afera wybuchła i osiągnęła swój szczyt, ta sama Platforma ma problem rozwiązać cały czas, się zastanawiam, jak to jest możliwe. To nie jest ta sama Platforma, tylko bo Rafał Trzaskowski nie jest Hanną Gronkiewicz-Waltz z brodą, tylko ma swoją osobowość. To już słyszeliśmy. To powtarzał i jestem przeciwny przyprawianiu. To jest nowy bałwan, który pan minister tak jest, wymyślił. To jest, ma swój dorobek, ma swoją osobowość i bierze odpowiedzialność dokładnie za te decyzje, które podjął osobiście, tak jak każdy człowiek. W związku z powyższym nasza hipoteka jest tutaj... Kiedy się spotykamy, czy ja pytam, czy będzie czystka w Platformie, a widać, że tej czystki nie mam. No bo żebyście byli uczciwi, to by się przydała w rządzie w tej chwili, tak nie rozmawiamy o rządzie, rozmawiamy o Warszawie. Jest pan kandydatem do prezydenta w Warszawy, wicezastępcy prezydenta. A jest pan pewien, że pan będzie tym zastępcą po wyborach? To jest pewne? A dlaczego, żeby miało być niepewne, jeżeli wygramy? Prezydentów mianuje prezydent. Ale ja wierzę, że ludzie dotrzymują zobowiązań, dotrzymują słowa. Rafał Trzaskowski do takich osób należy, w przeciwieństwie do bardzo wielu polityków rządzących w tej chwili. Park centralny powinien powstać? Pomysł, żeby na placu Defilad był jeden wielki park. Uważam, że to zły pomysł. To jest centralne miejsce Warszawy. To nie jest miejsce, w którym powinny być krzaki, sikorki, dzięcioły i wiewiórki. Parków mamy w Warszawie sporo. Trzeba budować nowe, na przykład na Odolanach, osiedlu, które potrzebuje kilkuhektarowego parku po to, żeby tam się po prostu dobrze mieszkało. Natomiast to jest reprezentacyjne miejsce, centrum Warszawy. Ono powinno wyglądać tak energicznie i tak dumnie, jak nasze miasto, jak Warszawa na to zasługuje. Czyli jak wieżowce. Czyli nie wieżowcy. A ma pan coś przeciwko wieżowcom? Tak jak Jan Śpiewak? Wydaje mi się, że w centrum Warszawy przydałoby się trochę zieleni, bo jedynym parkiem, jedynym w ścisłym centrum obszarem zielonym jest trochę starodrzewu na
Emily Plater. To no, ale mamy wszystko. Park Saski zaraz obok, naprawdę zaraz obok. Mamy kawałek Parku Świętokrzyskiego i on zostanie, więc naprawdę nie demonizujmy tego. To nie jest Nowy Jork, który nie miał żadnego parku i dlatego Park Centralny tam powstał. To jest centrum Warszawy. Park Centralny, nie. To jest centrum Warszawy. Popatrzmy, jak wyglądają stolice. To nie jest dobry pomysł po prostu. Gościem programu był Paweł Rabie i Nowoczesna. O Nowoczesnej nie porozmawialiśmy, ale może następnym razem kandydat na wiceprezydenta Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, oczywiście minister w komisji weryfikacyjnej 7.54. To może niech zagrają Dorsi. Radio Wnet, www.wnet.fm.